Witam Was serdecznie. Dzisiejsza misja to upadek Amona. Postaram się oczywiście ją przejść. Jest to poziom normalny, więc nie trzeba będzie aż tak się spinać, ale i tak nie jest to łatwa misja. Więc wszystko jest możliwe. Nawet moja porażka. A nawet bym powiedział, że to jest procentowo większa szansa, że nie uda mi się jej przejść, niż to, że pokonam Amona. Ale zobaczymy, jak to się mówi, trzeba być dobrej myśli. Z drugiej strony, dawno nie grałem w StarCrafta, minęło bardzo długo i bardzo dużo czasu od ostatniego załączenia tej gry, więc kto wie. Sporo muszę sobie przypomnieć. Więc moje reakcje nie będą tak szybkie, jak być powinny, i to raczej jest dlatego, przewiduję, że mogę mieć problem z tym, żeby przejść tą misję. Okej. No to zaczynamy. Kimś takim jak ja jeszcze nie walczyłeś. Saro, zajęliśmy z Artanisem pozycję i nie zamierzamy się wycofać, więc nawet nie zaczynaj. Jaki jest plan? Amona otacza bariera energetyczna. Jego kryształy otchłani sprawiają, że jest niemal niezniszczalny. Ale są też jego słabym punktem. Kiedy zostawią go, żeby odzyskać energię, będą wystawione na atak. Sami ich nie zniszczymy. Jego moc w tym świecie jest zbyt wielka. Nie widzieliście jeszcze mojej mocy. Zniszczymy jego barierę, a wtedy go wykończymy. Zdaje się, że to nasz ostatni taniec, skarbie. Do dzieła. Właśnie tak. Szybciutko. Trzeba jak najszybciej się porozwijać tutaj w misji. Pamiętam, że później tutaj te nasze bazy, które będą szybko. Kryształy otchłani okrążają Amona i wytwarzają barierę. W szczytowym punkcie obrotu przelatują nad terenem. Tak jest. Wtedy będziemy mogli je zniszczyć. Okej. Już całkowicie zapomniałem, gdzie jakie budynki są i co się buduje, ale szybko to jakoś ogarnę. Chodzi o to, żeby jak najszybciej tutaj się porozwijać. Przynajmniej z jednej strony. Aj, coś nie tak zrobiłem. Miałem tak zrobić. Nie tak. Co jest? A, pod F2. Wzywano mnie. Tak, wzywałem. Niedługo pierwszy kryształ znajdzie się w naszym zasięgu. Moi wojownicy wkrótce ruszą do ataku. Przede mną rozciąga się nieskończoność.
kapłani poradzą sobie z moją nową mocą. Tak jest. Twór Amona. W otchłani może dosięgnąć nas w każdym miejscu. Będzie nas nieustannie atakował. Okej, jeszcze troszeczkę i pierwszy kryształ będzie zniszczony. Protosi przyszli nam pomóc. I tutaj co tu dużo mówić. Pierwszy kryształ nie powinien nam sprawić problemu. Pierwszy kryształ zniszczony. No właśnie tak. Jego bariera słaba. Tak, królowe też potrzebujemy jedną. Ona będzie nam dawała więcej możliwości. Dobra, pierwsze co? Overlordy. Dobra, jeszcze. Tu mamy za dużo, więc przeniesiemy tutaj. Dosyć sprawnie to poszło. Trzeba budować kolejne. Okej. Tak. Kolejne budynki. Co my tu już w ogóle mamy? Komorę mutacji. Nie widzę. Dobra. Czyli to. Zdecydowanie też będzie potrzebne. Nastanie nowa era. Rozpoczyna się ostatnia. Okej. Kolejne. Kolejne budynki. No trzeba jak najszybciej szybciutko wszystko wybudować. Jest taka możliwość, więc budujemy. Buduję po prostu wszystko jak leci, po kolei. Troszeczkę obrony też będzie potrzebnej. Nad nami pojawił się kryształ. Moi ludzie już do niego idą. Szkoda, że ja nie mam, ale to szybciutko nadrobimy. Bierzemy, co się da. Pobij więcej nadrządców. Dobrze. Tak też zrobię. Amona spotka koniec. Okej, kryształ jest gdzieś tutaj. Niestety po drodze będzie troszeczkę wojsk przeciwnika. To troszeczkę będzie utrudniało sprawę. Nie mogę zwlekać. Mam nadzieję, że zdążę. Ojej. Niezbyt to dobrze wygląda. Ale jeszcze... Wiem. Okej, chyba się uda. Dobra.
Tak jest. Amonie, nie ukryjesz się za swoimi kryształami. Nie jest to proste, bo trzeba szybciutko wszystko tutaj. No i Amon właśnie rozwala bazę ludzi. Niech tu szlak. Jimmy jest bez jednej właśnie. Pod moim centrum dowodzenia. Tak jest. Jak mamy walczyć z czymś takim? Jeśli chcemy przetrwać ataki Amona, musimy założyć kilka baz. To tylko kwestia czasu, zanim zaatakuje resztę. Zgadza się. Jak najszybciej zakorzenie nowe skupiska Uli. Ja już jedno miałem, także już troszeczkę szybciej to zrobiłem niż podpowiadają. Także troszkę do przodu jestem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Udało się dwa kryształy zniszczyć, to też nie jest źle. Jeszcze 5 tylko. No nie jest to łatwe, tak? Lada moment będzie nas mijał kolejny kryształ. Wysyłam wojowników, by go przechwycili. Czego pragniesz? Nie zawiodę. Gdzieś tutaj, tak? Tak. Okej, okay. Protoś z jednej, ja z drugiej. Jakoś może się uda. Okej, okay, szybciutko, szybciutko. Potrzebuję jeszcze. Jeszcze raz i powinno być ok. Czy nie? Tutaj troszeczkę mocniejszy ten kryształ widzę. Albo moje. A, bo on się leczy, a raczej coś go leczy, to chyba to coś i dlatego jest trudniej. Ale już zeszło na czerwone, to jest najlepsze. Więc jak dobrze pójdzie, to trzeci kryształ nam się uda zniszczyć. Jest. Wracamy szybciutko do bazy. I od razu... Może tutaj hydraliski. A tutaj kolejne budowle potrzebne. Znowu mija nas kryształ otchłani. Żołnierze, pomóżmy go zniszczyć. Musimy umieścić to na biomasie. Tak, tak. Czy tutaj są wejścia, to trzeba... Tak... Okej. Okay. Trzeba tutaj to wszystko rozwijać, jak najbardziej się da. Skupisko Uli jest atakowane. To moje brzemię. Mów do mnie. Okej. Tutaj będzie kolejny kryształ. Nie mogę zwlekać.
Czegoś mi tu brakuje. Nie widzę moich ulubionych, ale trudno. Bierzemy lokalizki. Więcej wyspanu, tak. Spodziewałem się tego, że prędzej czy później do tego dojdzie. A, zapomniałem, tutaj jeszcze przecież mamy bazę. Do mojego Nexusa zbliża się kryształ otchłani. Moje siły kierują się na niego. Pole minerałów wyczerpane. Pole minerałów wyczerpane. Wykrywamy wstrząsy sejsmiczne. Zapewne Amon postanowił zaatakować mój Nexus. Czego pragniesz? Okej, jedziemy tutaj. Może uda się kolejny zniszczyć. Wiem, nie jest to łatwe, ale postaramy się. Kerrigan, miej się na baczności. Amon na pewno wkrótce zaatakuje twoje skupisko. No cóż. Nawet jakby Kerika miała zginąć, a zaraz to się stanie. Dobrze. Znaczy niedobrze. Tutaj sobie jakoś radzą, widzę. Jest to troszeczkę uciążliwe wszystko. Nie wiem dlaczego. Aha. Jestem. Kolejny kryształ kieruje się w moją stronę. Moi ludzie już do niego idą. Czyli tak to było. Nie jestem w stanie nic wybudować, bo nie mam. Mutacja. Skupisko Uli jest atakowane. Mutacja zakończona. Nasze jednostki są atakowane. Tak jak mówiłem. Nie jest to prosta misja, to jest zbyt dużo tutaj do roboty. Trzeba pilnować wszystkiego, a tutaj jest naprawdę masakra. Nasze jednostki są atakowane. Nie mogę zwlekać. Nie mogę zwlekać.
jest ich tutaj naprawdę dużo, więc nie jestem w stanie z tym nic zrobić. Coś tak czuję, że na tym się kończy moja misja tutaj. Tych czterech kryształów nie uda mi się zniszczyć. Szukam tutaj, ale dobra. Tak. Szybko, jak najwięcej jednostek trzeba wyprodukować, porobić, coś się tylko da. Powij więcej nadrządców. Centrum dowodzenia. Cały teren się zapada. Okej, problem w tym, że nie wiem do końca, gdzie mam. Gdzie mam w ogóle uderzyć? Bo wszędzie to będą straty i to ogromne. A z drugiej strony, jak nie zniszczę, to oni się znowu tak szybko rozprzestrzenią. Że będzie ich naprawdę mnóstwo. Okej, ale nie jest tak strasznie, mogło być gorzej. Wybuduję sobie może tak. Zauważyłem, że ci są dosyć. Oho. Nasze jednostki są atakowane. Dobra, rozwalili nam ul. Jeden. Nie jest dobrze. Mutacja zakończona. Nasze jednostki są atakowane. Skupisko uli jest atakowane. Nasze jednostki są atakowane. Jeszcze spróbujemy tutaj to wszystko rozbudować.
Ja tylko się zastanawiam, gdzie te kryształy są wszystkie. Tak, problem z wyspanem. Okej, staramy się jak najszybciej to wszystko tutaj ogarnąć. O, widzę tam... W sumie to może spróbuję... Spróbujemy poniszczyć troszeczkę te wszystkie jednostki tego Amona tutaj, które są. Żeby... Amon szykuje się do ataku na mój Nexus. Kerrigan, uważaj! Twoje skupisko Uli będzie kolejne! Tak. Osiągnięto punkt kontrolny. Ciekawe. Czego pragniesz? Nie zawiodę. Przede mną rozciąga się nieskończoność. No nie jest dobrze, a nawet bym powiedział, że jest bardzo źle. Ale okej, robimy tak. Szybciutko spróbuję rozbudować z powrotem moją armię. Widzę Jim Raynor. Okej. Coś powolutku się tutaj znowu tu. Co chwilę z której strony ktoś atakuje. Muszę zobaczyć Daś. Potrzebujemy więcej wyspanu. Potrzebujemy więcej wyspanu.
Im szybciej wydobędziemy jakieś tutaj złoża wszystkich tych minerałów, tym lepiej dla nas, bo później jak ich zabraknie, no to nie będzie jak budować armii, a to jest przecież spory problem. Amon atakuje moje skupisko Uli. Zergi, wycofać się! Nastanie nowa era. No cóż, to tyle, jeżeli chodzi o wydobycie minerałów z tej części. Zobaczmy, czy coś tu zostanie. Chyba nic. A, dostał jeden ekstraktor i to tyle. Bym stał się tym, czym jestem. Tak jak ciebie. Odebrano mi wszystko, co znałem. Zostało nam do rozwalenia 3 kryształy. Mam nadzieję, że się uda. Jest. Jeszcze 2. Rozpoczyna się ostateczna próba. W sumie całkiem dobrze poszło. Z tej strony mamy oczyszczone tereny według mapy, z tego co widzę, więc nie ma tragedii. Cieszy mnie to bardzo. Ja muszę tylko ogarnąć moje mutaliski, żeby je przerobić w zarządce szczepu. Potrzebujemy więcej wespanu. Tak, wiem. Niestety nic z tym zrobić się już nie da. Mamy jeden ekstraktor tutaj i tutaj jeszcze mamy parę ekstraktorów, ale to wszystko, co możemy zrobić. Dobra, ja jeszcze buduję sobie może parę kuli. Tak, na wszelki wypadek. Tak, mamy dużo robotnic, więc... A myślę, że ule się przydadzą. Będzie szybciej się przynajmniej budowała nam armia. Potrzebujemy więcej wespanu. No dobrze. Nastanie nowa. A, widzę, że z tej strony się budują nowe jednostki, więc kiepsko. Ale jakoś tam za chwileczkę, no tak, no nie mam innego wyjścia, będę musiał się tam przedostać z powrotem w tamtym kierunku. Ale widzę, że dajemy radę. Okej. Więc idziemy w tym kierunku teraz z powrotem. Tutaj niestety tylko latającymi się będzie dało dostać, więc będzie trzeba to jakoś ogarnąć. Nie mogę zwlekać. Zbieramy się przy bazie. Tak, będzie najbezpieczniej. I będę potrzebował dużo latających, żeby tam się dostać. Będzie wtedy o wiele prościej. Potrzebujemy więcej wespanu. No tak. Mutacja zakończona. Okej, nasze wojska się tu zbierają. Widzę, że protosi też idą z nami.
Gdzieś tam są też posiłki Jima, tak, zgadza się. Także za chwileczkę tutaj się wszyscy zbierzemy i rozwalimy znowu to, co tutaj zostało. Będziemy czekali na te kryształy, bo zostały dwa tylko, więc powiem tak, jest szansa, że uda nam się to wygrać, co mnie bardzo cieszy. Bo jak jest szansa, to jest nadzieja, a nadzieja może wiele. Dzięki temu przynajmniej będzie szło próbować walczyć. A idzie to dosyć dobrze, bo szybciutko nam idzie zniszczenie tutaj nasz baz, można powiedzieć, bo przynajmniej miejsc, gdzie odradzają się jednostki przeciwnika, dosyć szybko zostają zniszczone. Okej. Ciekawe możliwości tutaj są. Jeżeli chodzi, nie używałem, bo póki co nie trzeba było. Ale no, widzę tutaj potencjał w tej unicestwienie. Nie wiem, czy to moi, chyba raczej nie powinno nikomu zaszkodzić. Tylko jednostkom Amona. Okej, problematyczne wydaje się to, że te kryształy gdzieś krążą nie tam, gdzie mi to leży, bym powiedział. Ale prędzej czy później gdzieś się zjawią w miejscu takim, że będzie ich można dosięgnąć. Dobra, ja zawracam tutaj, bo widzę, że tutaj w tym miejscu się znowu buduje jakaś baza. Ale to nie jest dobre. Pobuduje więcej nadrządców. Nasze jednostki są atakowane. Okej. Udało się. O, widzę tutaj kryształ, więc idziemy w tym kierunku. Może się uda. Tu jest jeden, tu jest drugi, więc trzeba będzie z tej strony próbować się dostać do tych kryształów. Myślę, że one wszystkie w tym kierunku będą, znaczy wszystkie, aż dwa w tym kierunku się przemieszczać, więc jest spora szansa, że uda nam się. Tylko protosi mogliby tutaj wrócić. Amon skupił się na moim ostatnim Nexusie. Bojownicy, ewakuować go, zanim go zniszczy. Shit. To nie jest dobry pomysł. A właśnie tak. Bo oni nie potrafią niszczyć latających, tylko jednostki naziemne. I bym stracił potężne jednostki. Znaczy już straciłem, bym powiedział. Jest ten kryształ. Tu się coś tworzy. Uśpiona czeluść. A mnie interesuje to. Tak się stanie. Moja moc jest ogromna. Już się pojawiają tutaj. Dobra, zniszczymy. Okej, jeszcze został jeden kryształ. To jest bardzo dobrze, bo udało nam... O, tutaj się będzie przemieszczał. Wzywano mnie. Jakby się tam przedostać? Potrzebowałbym tutaj mieć biomasę gdzieś. Ewentualnie wysłać tutaj wszystkie jednostki latające.
ale nie jestem pewny, czy to pomoże. Możemy spróbować. To jest wszystko, co mogę zrobić. Coś to daje? Tak, coś to daje. Kerrigan niestety niewiele tutaj jest w stanie pomóc, ale widzę, że kryształ jest niszczony na tyle szybko, że mam szansę, że się uda. Szkoda, że tu są te. Dobra, dobra, to wracamy. Kurczę, masakra, to ma niezły ten, ale kryształ już jest na wykończeniu, więc mam szansę. Potrzebuję tylko dużo mutalisków. Jak tutaj w ogóle? A, jeszcze to się nie rozbudowało. Dużo mutalisków potrzebuję i jestem w stanie wykończyć ten kryształ. Tak, powiem tak. Jestem pełen nadziei, że uda mi się to za chwileczkę zakończyć i pokonać Amona. Potrzebujemy więcej wespanu. Pole minerałów wyczerpane. Mów do mnie. Okej, idziemy tutaj. Wzywano mnie. Widzę, że tu są jednostki obu naszych sprzymierzeńców, więc możemy spokojnie tutaj przejść. O, tu się pojawił kryształ. Więc pytanie, czy na tego będziemy się próbowali połasić? Myślę, że ten będzie o wiele... A, tu jest jeszcze prostszy. Dobra. Myślę, że tu będzie spokój i spokojnie tutaj dojdę. Wzywano mnie. Więc de facto można powiedzieć, że sporo możliwości tutaj zniszczenia. Amon kieruje się na moje ostatnie skupisko uli. Jeśli ono upadnie, pozostaną mi tylko oddziały w polu. No niekoniecznie, przecież mamy ule jeszcze obok. Problem z tym, że nie będziemy mieli możliwości wydobycia minerałów. Trochę wyspany co najwyżej. Trzeba szybciutko się przedostać tutaj do tego kryształu. I to tyle. Chociaż ten kryształ ledwo zipie, więc mogę spróbować tak. Bo tu myślę, że nic mi po drodze nie powinno przeszkodzić. A ten kryształ tak czy siak się zniszczy. O! Bariera została zniszczona. Udało się. To koniec, Amonie. Jesteś tylko wytworem błędnego cyklu. Manipulowano tobą przez całe życie. Nic o mnie nie wiesz. Nie obchodzi mnie cykl Xel'Naga i twoje parszywe kłamstwa. Wybrałam dla siebie inną drogę. Wybrałam wolność. Dla nas wszystkich. Idź, Jim. Idź. Dzisiaj przypada trzecia rocznica upadku reżimu Arcturusa Mengska. Aby upamiętnić to wydarzenie, imperator Valerian Mengsk zorganizował wielką uroczystość w stolicy w Augustgradzie, ogłaszając początek nowej ery pokoju i dostatku w Dominium Terra. Na schodach Senatu admirał Horner zapewnił o wsparciu wojskowym dla nowego rządu Dominium i wyraził optymizm w związku z najnowszą turą rozmów. Od ludzkich serc i dusz, jak zawsze pan powtarza. Wiesz co, Matt? Czuję, że kiedyś przejmiesz dowództwo nad tą bandą renegatów. Zawarłem pakt z diabłem, Jimmy.
ty możesz rozpalić z niej prawdziwy ogień. To co, wychodzimy stąd, kowboju? No, ileż można czekać? O Jamesie Raynorze słuch zaginął. Jego odznaka została znaleziona w barze Joy Royce na Marsarze. I tak właśnie to się pokończyło. Pod stabilnym przywództwem imperatora Valeriana Mengska i admirała Matthew Hornera Dominium wkracza na nową erę dostatku i pokoju. Zergi pod przywództwem swojej nowej królowej, Zagary, siłą zajmują układy planetarne otaczające Szar. Wielki wódz Alarak odrzuca sojusz ze Zjednoczonymi Protosami i opuszcza Aujur wraz ze swoimi ludźmi, aby założyć własną ojczyznę. Każdy Taldarim, który nie zgodzi się z jego decyzją, otrzymuje jedną szansę na dołączenie do Templariuszy. Naukowcy w całym sektorze Koprolu donoszą o ponownym pojawieniu się życia na pozbawionych go dawniej planetach. Przyczyna tych nagłych zmian pozostaje nieznana. I w ten oto sposób udało nam się w końcu zakończyć naszą serię z StarCrafta, sezon pierwszy. Z czasem prawdopodobnie pojawi się też sezon drugi, w którym będziemy starali się zrobić kampanię na troszeczkę nieco wyższym poziomie. Ale może to być o tyle trudne, że nie jestem aż tak dobrym graczem, jak to widać na niektórych zawodach ze StarCrafta, więc może sprawić mi to sporo trudności, ale i tym samym przyjemności, jak uda się w końcu jakąś misję pokonać na wyższym stopniu trudności. Więc ja z wami się żegnam. Jest to pierwszy sezon z serii StarCrafta. Pewnie, tak jak mówię, a przynajmniej w moim założeniu, pojawi się sezon drugi. Kiedy? Nie jestem w stanie wam na to pytanie w tej chwili odpowiedzieć, więc na pewno się jeszcze zobaczymy z StarCraftem. Ewentualnie sami podajcie, co byście chcieli z tej serii ewentualnie się dowiedzieć, zobaczyć, jeżeli chodzi o same gry związane z tej serii, czy robić misje po prostu jakieś takie SI, czy spróbować zagrać z jakimś innym graczem. Nie wiem, może to też będzie jakiś cykl serii, do którego właśnie będą osobne odcinki, nie tak jak wcześniej, gdzie troszeczkę w serię sezonu pierwszego parę odcinków doszło nie do końca związanych z samą kampanią. Więc tak jakby powiedzmy, że drugi sezon to będzie znowu kampania, ale na wyższej części, a sezon trzeci, który będzie szedł mniej więcej równolegle, powiedzmy, jeżeli będziecie chcieli, z sezonem drugim, ale nie będzie miał związku w ogóle z kampanią. Jako że nie posiadam dodatkowych misji do StarCrafta, czy to nowe, czy
innych bohaterów, które doszły, to niestety póki co filmy z nich nie powstaną. Jeżeli tylko uda mi się zakupić w jakiś sposób kolejne dodatki do StarCrafta, to myślę, że jak najbardziej powstaną także filmy z tamtych dodatkowych kampanii. Bardzo bym się cieszył, gdybym mógł sobie pograć w dodatkowe rozszerzenia i zobaczyć, co tam nowego się pojawiło. Więc ja się z wami żegnam na dzisiaj i zapraszam do kolejnych serii ze StarCrafta, jak i z różnych innych gier, które na moim kanale się pojawiają. W tej chwili także pojawia się seria sezonu drugiego Cities Skylines, więc tam też możecie zaglądać. Do zobaczenia i do usłyszenia.